Siemaneczko, jestem Piotrem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. I będziemy sobie rozgrywać Nojowice pod rzepak. Nazywamy Nojowice pod rzepak. Musimy pokazać. Oczywiście Kejsik sobie lata, choćby mógł wziąć sobie Ursusa. O Jezu, mógłbym sobie wziąć Ursusa, ale Ursus jeszcze wpięty przyczepami. Nie ma czasu nic gumna robić, ospiąć nic. Tak jakoś to wszystko idzie powoli. Teobata potrażała, do końca sobie pole. No będzie odcinek po odcinku nagrywany, więc no nie ma, wiecie, jakoś tutaj zbytnio gadki. 11800 na domu, kupiłem tam fit, paliwa, bo coś mi się zaczął dzielić, mówię, zasypiał to paliwa. Pojechałem, kupiłem 200 złotych, dałem mi z głowy. I tak nazywamy Gnojowice, bo nikt zbytnio czasu nie ma. A po drugie, szczerze, mam tyle tej Gnojowicy, że chyba wolę chyba lać się tą Gnojowicę, niż mam dawać obornik z tego względu, że mówię. Po pierwsze, Gnojowice, patrząc obiektywnie, dużo szybciej rozleję niż obornik rozdam, rozrzucę. To jest na pewno. On sobie daje Gnojowicę. Później wiadomo, nawóz pod korzeń. Wtedy będzie trzeba dać, jak to się pewnie przy talerzu jam, bo przygrybuje się. Da się nawóz pod korzeń i wtedy elegancko. Wiadomo, później opyski, nie opyski, no to już tam rzecz jasna, jak się ma rzepak. Takie rzeczy. Więc tak, no, siejemy na tych trzech, znaczy w zasadzie można powiedzieć tu dwóch kawałkach rzepak. Właśnie tu po pszenicy i tam. Chciałem siać po tym, po tej nowej działce, które kupiliśmy, no ale że jeszcze wapno nie dojechało, ja też tak czasu nie będę tracił na to, żeby teraz tracić czas na to, żeby czekać na to wapno. No to rozlewam, zobaczymy, jak się uda, to rozsieję sobie te wapno. Zasieję tutaj właśnie wspomniany, zasieję wspomniany rzepak. A jak nie, no to sobie zostawimy i coś innego sobie na zimę zrobimy. Po prostu tak inaczej. Po prostu coś innego zrobimy najwyżej. Nie ma tego złego, jak to się mówi. Trzeba to będzie trochę pokombinować, żeby to jakoś więcej nogi miało. I nie powinno być tak źle. Moim zdaniem będzie pikabelną mimo wszystko, ale mogę to sobie tu zasiać. I też by w sumie wydało tutaj i nawet na tamtym polu, bo łapnie i też będzie elegancko. Zobaczymy. W sumie staje mi się, że to będzie porównywalne pole do pola, które było właśnie na Dzierżawie. Dzierżawa. Nie, zupełnie się teraz nie mogę. Powierzchniowo będzie chyba tak samo jak pole na Dzierżawie, jak Dzierżawa właśnie. Tak, tak coś mi się zdaje, że tak powinno mniej więcej być. O, kostka się zrobiła. Kuźwa tej kostki, to muszę to zrobić. Trzeba chyba już mi wyrzucić, bo już naprawdę na pewno ta kostka już będzie normalna. Jezu, nie mogę się wysłowić. Nie będzie się nadawać na właśnie rozdanie bydłu, na pewno. Pewnie sobie gnój sobie wrzucę. Tylko tyle. No i tak, w końcu, można powiedzieć, można będzie robić sobie skona i pięknych połaciach. No bo tutaj jakbyś patrzył, no to połacie są dość zacne teraz będą po tym zakupie, po tej inwestycji. Więc nie, to jest tak źle, proszę Państwa. Ja się bardzo cieszę z jednej strony na wydatek ponad 230 tysięcy bodajże. To nie jest mały pieniądz. No ale patrząc na to, że jakoś tutaj plątamy, nie tak tragicznie, no to myślę, że jakoś się z tego wykaraskamy przez ten rok, który to było wzięte. A co dostałem też pismo, że będzie podniesione mleko do złotych 60 iluś teraz. Dalej to nie jest szał. No nie oszukujmy się. To nie jest szałowa cena. Patrząc teraz na średnią cenę złotych 80, złotych 90. No to nie jest tak szałowo. Ale uśredniają cenę mleka. Wiadomo, że niektórzy mają po złotych 30, tak jak ja w realu. Ale żyję i to mnie przeżywam jakoś zbytnio. Pod tym względem pewnie nie ma problemu, ale też mogę. I tak, no ponieśli mi cenę. Myślę, że teraz będzie lepiej.
pod tym względem troszeczkę lepiej tu będzie teraz wyciągać będzie pod tym względem z tym mlekiem. Ta wydajność jest w miarę dobra. No to wiecie, no to pasowało mieć tylko teraz no większe pieniądze po prostu z tego mleka. Ale myślę, że to będzie kwestia czasu, jak to będzie wszystko elegancko szło. Wywozimy, no bierzemy gnojowicę z tej, no można powiedzieć, z tej obory, nowej obory. Dziwnie to brzmi. To obora wcale nie jest nowa, no. Przynajmniej, znaczy nowa. Wizualnie nie jakoś nowa. Bo tutaj, chociaż no, nieobtynkowana, może tam się kiedyś obtynkuje. Chociaż tutaj patrząc, to tam nie jest jakaś tam tragedia. Będzie obtynkowane, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Nie będzie jakoś tam, nie będę płakał. No i teraz pytanie. No właśnie, i to jest coś, co mnie boli od samego początku grając tutaj. Ja muszę podnosić beczkę, żeby na tym zatankować. No a to niestety nie jest moja wina. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no ale najwidoczniej czymś jest. No, powiem szczerze, że kajsik ma co ciągnąć. Mimo, że jest mocniejszy od tego, ale usłys tak tego nie czuł, moim zdaniem. Tej beczki w porównaniu do Kejsa. Ale wiadomo, że usłys mi się zdaje, że tak się to podniesie ciężejszy chyba. Jak Kejs, choć nie będę zgadywał. Nie patrzyłem na wagę. W dowodzie, jak tam faktycznie to jest. Dlaczego mi się ta kamera tak odsuwa? Zależnie mi to. Odjeżdżamy tutaj zaraz. Rozlewamy. Trochę nalejemy, bo to wiecie. Od granicy to będzie, chociaż tutaj sąsiadów już tak nie będzie pokazywać, jak się tam ten plon jest. Zobaczymy ten rzepak. Tym ewentualnym oko wypali, czy nie wypali. Jestem tego ciekaw. Bo jeśli nie, no podejrzewam, że ten rzepak tu będzie pewnie ostatni rok. Siany, ewentualnie nie będzie takiej ilości siany jak teraz, tylko jakieś tam, nie wiem, jedna działka, dwa działki, takie wiecie i tyle. Chociaż patrząc też, niby 2 hektarów, 13 ton zebraliśmy, to też mi się zdaje, że nie jest jakoś tam tragicznie. Chociaż na tym roku, w poprzednim roku zebraliśmy, no dużo, dużo lepiej, no jednak ten rok lepiej oddał. Nie, że tak, no to na widzę, niech tak sobie poleci, więc tu nie będzie z tym, tak to będzie pewnie w przyszłym roku. Mnie zaniwelowana, no bo jak to już jest moje, to po co mam tu? To jak pływa, tak jeżdżę szybko. Nie zwróćcie uwagi, mnie później przełączę. To case ma troszeczkę biega, dobra. I tak, no to mogę tak case'em to tym. No ale tak co zrobić? Polach mi tylko na bardziej ten case teraz pasuje, no to wiecie, troszeczkę jest wilgotno. Zależy, żebym się nie zassał. Jednak wiecie, to szybciej może przejadę tym case'em niż usłyszałem. Z jednej strony. Tego tak, taka robota właśnie tym case'em. Ale w sumie muszę go męczyć ile się da i sprawdzić później go w zimę, żeby wiecie mieć w nim co trzeba sprawdzić. Mieć pewnie jeszcze raz oleje, bo to by tak wiadomo było wymieniane, ale jeszcze raz sprawdzić wszystkie oleje powymieniać i te PITD sprawdzić, czy to silnik dobrze będzie klekotał, chociaż klekotać niech dobrze działa, nic tam nie puka, nic nie stuka na razie. Ja w sumie tak patrząc, no to nie ma w czym chodzić tak naprawdę, żeby to sprawdzić. No bo za taka byczuszka, no to tam, jak widzicie, oś te 913 sobie latała bez problemu. Ten mały case tak samo lata, mimo że 82 koni, no to też lata. No tutaj to w ogóle nie ma z tym zrobić. Może w nigdy tak samo nie ma zbytnio zrobić. Dlatego też trzeba nie pomyśleć chyba o czymś konkretniejszym do niego, jakiejś maszynie, no ale wiadomo. To dopiero po spłacie kredytów, ewentualnie spłaty kredytu tego z tej ziemi, w której kupiliśmy. Wiem, wejdzie na głupie to zagranie takie, żeby właśnie kupić pola teraz za kredyt, no ale co zrobić. Jeśli chcieli, kazaliśmy to kupywać, bo nie mają przejazdu, dojazdu, no to coś trzeba było zrobić, no to chyba będzie mi kalowało się wziąć kredyt i już mieć to z głowy, niż później się tam mediować, kupywać później jakiegoś trzeciego. Jeśli to mu powiedzieć, to no, sąsiadujewsko, tak? Mnie nie patrzy, to jest sąsiadujewsko. Z moim, więc tutaj mi najbardziej pasowało, niż mi komuś innemu oddać.
pozwolił mi, jak to się mówi, wejść i... jakieś tam no, jakieś problemy później, tak to wiecie, to sobie przeładam, coś tam porobię, coś potworzę, tutaj też nie ma więcej takich pól, więc tutaj będzie elegancko, mam spokój. Moja kwota, no nie mała, pod ma 30 tysięcy, więc to nie jest tak mało, no ale co zrobić pod tym względem. Dobra, bierzemy sobie teraz tak. Dobra, to zawijamy. No jest trochę te roboty tutaj do zdymania. No tak, wiemy na pewno, że gnojowicy mi nie jest brak, bo jest ponad 400 tysięcy chyba w sobie gnojowicy litrów, więc to mi na pewno starczy na luzaczku. Trzeba, wiecie, na bioobornik gnojowice dawać i praktycznie ma dawać wszystko skończone. Jakoś tam delikatnie te nawozy dawać i to wszystko. Pod tym względem, no ale jednak, wiecie, na razie gnojowice tylko daje. To był może tam. Miast na pokój był. I tak. Gnojowice mam tyle, że nie ma co z tym robić. Chyba zbyt tu też nie są. Więc to trzeba tu, wiecie, wykorzystać najwięcej. No to później jeszcze na rzepak będę pewnie nalewał. Jako nawozu nam. Ale wtedy lepiej to odda. Nie wiem, zobaczymy. Trzeba potestować po prostu. Takie opcje. Elektryczne, nawozowe i tak dalej. Jak to będzie wyglądało? Powinno być elegancko, no zobaczymy. Myślę, że źle nie będzie. Nie wiem, może w tamtym roku też bym trzepak przypaliłem gnojowicą, nie wiem. Tak sobie teraz myślę, że przed gnojowicą dawałem na rzepak. Ciekawe, czy też nie był tu i na bazie tego. Nie wiem, zobaczymy. Będę myślał później. Tam było źle zrobione. No ale ma tam była działka ma wzięta w dzierżawę, to też to mogło lecz mieć swoje odbicie pod tym względem. Chyba idziemy zalewać. Przypieszasz go jeb case'em i można sobie lecieć. Nie ma co go oszczędzać. Trzeba nim zasuwać. Tak, 3 dychy po polnej nocy, to naprawdę jest zajebiście szybko. No i tak. Trzeba nie poważyć. To było źle zrobione po tamtym oku. Rzepaku, żeby tym oku tak zbytnio tych błędów nie popełnić. No i się okaże. Co to będzie trzeba popalić? Co trzeba będzie zabić? Czy lepsze nam może nie? Czy nadać tą gnojowicę jeszcze na wierzch? Na wierzch. Mam dać po prostu gnojowicę na... na zinojówkę, na właśnie na rzepak jeszcze później. No i nie wiem, jeszcze później na żywkę zobaczymy, co tak tutaj to będzie rozkminić. Ciężko mi to jest powiedzieć. Wiadomo, rzepak nie był jakoś tam mocno ze mnie tutaj pod względem ochrony i może wszystkiego to było może troszeczkę źle zrobione. No nie wiem, zobaczymy. Ciężko mi o tym powiedzieć, jak tam będzie w przyszłym roku. Myślę, że to pierwszy niezasiany rzepak, aż myślę, co z nim będzie. Ale wiadomo, teraz na pewno jeszcze nawóz będzie podszedł. Żeby no jednak tutaj troszeczkę lepiej to po prostu zadbać o to, sprawdzić, czy to jest może to wina, może jeszcze czegoś innego wina. Tutaj jest dużo rzeczy, które mogłyby być winowajcą tego. Że pak mi zbyt nie wyszedł, no ale nie ma tragedii. Ważne, żeby się teraz. Najważniejsze to jest tak, boże i siano, jak siano jest, boże jest, to ten rzepak można troszeczkę przymknąć oko na tą soję. A jak patrzę po rzepak, to teraz też na tą soję nie mam co zbytnio. Nie mogłoby się liczyć, że ten plon będzie.
nie ukrywam tego. Bo patrząc obiektywnie, no za suchy rok. Może teraz jeszcze popadało. Nie tak źle, no ale jednak to może być jeszcze przymało na to. Tym względem, no i zobaczymy. Dobra, jedziemy teraz, tak? A mnie to trochę przekazać będzie, ale tu mnie nie chcę iść na dzień wirować. Bo nie wiem, co ja z tym polem będę to może tworzyć. Może coś innego będę to później kombinował. Będzie może jakaś modernizacja, coś będzie inaczej tworzone. Gdzie tutaj jest opcji pełno. Pod tym względem tylko, że moje pieniążki były, a pieniążki myślę, że będą. Nie, po tym jak się będą dzielić, będziemy inwestować na te pieniążki, tak? I materii. Mogło być gorzej, nieźle. To ujmę. Teraz tak, patrzę jak tu teraz sobie pojechać. Tak teraz jechałem, czy jeszcze inaczej. Dobra, już tak, lecimy. No jest elegancko. Jest elegancko. Myślę, że ta beczka być może starczy już do znania. Właśnie tego pola. Bo tak patrzę, tylko to mamy te dwa pola do siebu. Ja się zastanawiam się nad tym kupnym polem, które kupiliśmy, jak rolny jechaliśmy po na tą działkę. Tam właśnie rzepaku jeszcze nie strzelić, co też mogłoby być. W miarę pasująca działka, bo jest w miarę blisko, wiadomo, rzepak nie musi być wiecie, w jednym punkcie. A teraz tak, tam jest żyto na kieszonkę, tam nie zasiałem żyto na kieszonkę, bo to jak powiedzenie chciałem. Więc tam podejrzewam, że albo pójdzie rzepak, co też by pasował, ewentualnie żyto, wianóweczka i powinno też być kwit. Trzeba będzie dobrze pomyśleć o tym. No i będzie elegancko, no co tu ukrywać. Ja powiem tak, 17 minut odcinka, no i będziemy powiedzieć, no nie, dokończymy to i będziemy kończyć, no bo co, więcej nie mam nawet co pola robić. No, czekam na wapno, żeby jeszcze przywieźli. Bo jeszcze nie dowieźli, tak troszeczkę jestem w plecy z robotą, ale myślę, że jakoś to nadgonimy i będzie dobrze. No jakoś tutaj to powoli leci. I to jest fajny komfort, bo tu bardziej chyba jest na przycisk włączany na bałek, tak. Tu już jest bardziej komfortowo, bardziej. Właśnie jak w tym małym case'ie. Więc tu już pasuje mi bardziej ten ciągnik pod myszkę, co my patrząc. Bo bardziej wygodna, tak? Lepiej się włącza, bo lepiej się wyłącza beczka. Bałek się lepiej załącza, to jest lepiej. Pewnie jest dużo lepiej. Wolałem do usłudza. I tak naprawdę, też jak mówiłem w poprzednim odcinku, że mi koło tego usłudza sprzedać. Ale nie teraz, nie w przyszłym sezonie, ale myślę, że tak za dwa sezony podobał mnie wlecić coś dla niego innego, jak pospłacamy oczywiście kredyty, żeby po prostu, no, nie pierniczyć się tak to jeszcze z tym, bo tych kredytów mam za dużo tutaj. Aż to jestem w szoku, że ten mak się nam tyle kredytów daje, jak można powiedzieć. No ale, no, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, tak samo i tutaj nie ma tragedii, że się tak rozwiezło. Teraz tylko wpaść, nie wiem, z pługiem, albo pewnie z grobelem, zobaczymy. A kto co rozkminie to i będzie to uprawiać. No co, w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli jakiegoś nie mi się spodobał, stać jak w górę komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.